Największa cywilizacja w historii ludzkości została zbudowana wysiłkiem niezwykłych ludzi. Są to bohaterowie Zachodu. Od chwili narodzin życie Jana III Sobieskiego wypełnione było znakami i zapowiedziami wielkiego i szlachetnego powołania. Nikt jednak nie mógł spodziewać się tego, że pewnego dnia Sobieski ocali cywilizację Europy przed nieustępliwym wrogiem. Sobieski urodził się w 1629 roku w rodzinie szlacheckiej w Olesku i od młodości wykazywał ogromną ciekawość świata. Wziął sobie do serca słowa swego ojca, który mawiał, że lepiej być biednym, ale wykształconym, niż bogatym głupcem. Sobieski uczęszczał do Kolegium Nowogrodzkiego w Krakowie, a następnie studiował filozofię na Akademii Krakowskiej. Po zakończeniu studiów w 1646 roku przez 2 lata podróżował ze swym bratem Markiem po Europie. Pokazał wtedy swój talent do języków i opanował francuski, niemiecki, włoski i łacinę, którym posługiwał się oprócz rodzimego polskiego. Wkrótce potem opanował także tatarski i turecki. Radosny czas studiów i podróży zakończył się nagle, kiedy Sobieski otrzymał wezwanie do walki w powstaniu chmielnickiego. Jego kariera wojskowa, znaczona sukcesami, rozwijała się bardzo szybko. W roku 1655 Sobieski służył królowi szwedzkiemu, ale rok później przeszedł na stronę króla Kazimierza. W ciągu następnych 10 lat Sobieski został marszałkiem, a następnie hetmanem wielkim koronnym. W 1665 roku pojął za żonę miłość swojego życia, Marię Kazimierę Louise de la Grange d'Arquin. Mieli 13 dzieci, choć tylko 4 dożyło wieku dorosłego. Dzięki koneksjom Marysienki oraz po latach, w których wyróżniał się w walce, po śmierci króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego w listopadzie 1673 roku, Sobieski zajął najwyższą pozycję w polskim społeczeństwie. W maju 1674 roku został królem Polski i wielkim księciem litewskim. Jako król Jan III Sobieski poświęcał czas i środki na walkę z Turkami otomańskimi, uznając ich za zagrożenie nie tylko dla Polski, ale i Europy w ogóle. Zawarł sojusz z cesarzem Leopoldem I, z którym podpisał sojusz jednoczący ich przeciwko potężnym Turkom. Sojusz ten miał kluczowe znaczenie, wymagał bowiem od każdej ze stron pomocy militarnej na wypadek zaatakowania przez wojska otomańskie. W lecie 1683 roku Wiedeń został oblężony przez Turków. Sobieski wraz z 25 tysiącami swych najlepszych żołnierzy i kawalerii ruszył na odsiecz. Jako najwyższy rangą dowódca na polu bitwy Sobieski przejął dowodzenie nad 75-tysięczną armią i odniósł wielkie zwycięstwo nad Turkami w Kalenbergu. Niebywały, triumfalny atak Sobieskiego okazał się największą szarżą kawalerii w historii. 3000 elitarnej polskiej husarii rozsiekło Turków na kawałki. W czasie szarży Sobieski rzucił się w kierunku środka obozu tureckiego, szukając przywódcy Turków Kara Mustafy, zaś wielu otomanów w strachu uciekło z pola bitwy. Odsiecz wiedeńska była jedną z kluczowych bitew w historii Europy. Zwycięstwo to nie tylko skończyło raz na zawsze sprawę zagrożenia tureckiego dla Europy, ale było też ostatnim wielkim zwycięstwem w wojskowej karierze Sobieskiego. Coraz starszy i złożony chorobą Sobieski stawiał czoła wyzwaniom ze strony polskiej szlachty i swoich własnych synów. Szczytowym osiągnięciem zmierzchu jego życia było wydanie córki Teresy Kunegundy za Maksymiliana II Emanuela, elektora bawarskiego. Sobieski zmarł na atak serca w 1696 roku, pozostawiając znaczną fortunę i wdzięczność europejskiego chrześcijaństwa. Sobieski znany jest w historii jako polski król bohater. Inni, w tym ówczesny papież, nazwali go królem Europy. Zwycięstwa Sobieskiego w walce z Imperium Otomańskim zatrzymały pochód islamu na kontynencie europejskim. Cytując tego polskiego bohatera, przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył.